nam tutaj hałasują, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Dzisiaj przy piątku wszyscy chcą mieć piękne ogródki. Droga Peksy, droga Peksy, doradzasz kobietom, które jeszcze błądzą, a doradzisz kobiecie, która czyta ci od początku, skrupulatnie robi notatki z materiałów dotyczących samorozwoju, ego, 44 itp. Podstawy znam, ale może pomóc. Pomoc dla kobiety, która coś już ogarnia. Mam 35 lat, mam wszystko, co potrzeba, zadowolona z ciała, twarzy, pracy, kasy, hobby. Jestem adorowana i lubiana, ale wciąż nie kocham siebie. Skąd to wiem? Bo wstydzę się, kiedy ktoś jest pewny siebie, jestem wtedy nieśmiała i mało pewna siebie. Wstydzę się rozmawiać z fajnymi, pewnymi osobami i nie mam odwagi. Próbowałam wielu metod proponowanych na blogu. Czy mogłabyś podpowiedzieć we blogu? Proszę poradź coś na nieśmiałość, brak pewności siebie. Dodam, że do 5 roku życia byłam śmiała, przebojowa, radosna i pewna siebie, a potem w szkole chłopcy zaczęli mi dokuczać i zaczęłam być ofiarą, niepewną siebie, zmieniłam się. Wtedy pewność siebie utraciłam i dziś nie dość, że nie jestem pewna siebie, to zaczynam mieć fobię społeczną. Unikam ludzi, których znam, unikam popularnych miejsc. Poradź proszę, jak być pewną siebie. Kocham i dziękuję. Jest taki piękny film francuski, Przepis na miłość, stary, z 2010 roku, dość stary, gdzie bardzo nieśmiały właściciel podupadającej fabryki czekolady zatrudnia równie nieśmiałą, bardzo uzdolnioną mistrzynię czekoladową, która nawet zataja ten fakt, bo jest tak nieśmiała, że nie jest w stanie tych przepisów lansować. Film jest nieprawdopodobnie piękny. Radziłabym wszystkim zobaczyć. Wzruszający, taki, tak jak tylko Francuzi potrafią zrobić takie filmy. Twierdzisz, że już jesteś zaangażowana w sprawy duchowe, że w sumie niewiele ci potrzeba, ale jednak nie kochasz siebie. Bycie zaangażowaną w sprawy duchowe to jest pozbycie się lęku i w to miejsce wchodzi miłość. Nieśmiałość, przeciwieństwem nieśmiałości nie jest odwaga. Przeciwieństwem nieśmiałości jest nadmierna pewność siebie. Obie te cechy świadczą o ego. Jedno malutkie, drugie dużutkie. Nie będę tego tłumaczyć, jak większość coachów duchowych, ponieważ w moim przypadku tak nie zadziałało. No, ja to widzę inaczej. Ja widzę zupełnie inaczej te dwie rzeczy. Właściwie trzeba zrobić dwie rzeczy. Aha, jeżeli liczysz, ja ci powiem, no zrobisz to, dzisiaj to, jutro to, a pojutrze idziesz na imprę i do klubu i tam będziesz kompletnie się niczego nie bała, będziesz gadać, będziesz... No to jak ty jesteś Dalaj Lamą, no to rzeczywiście, to niewiele potrzeba. Dalaj Lama podobno jest taki sam, jak gada z papieżem, jak nawija z królem, królową angielską, czy też kimś, kto mu się wybitnie podoba i imponuje. Nie wiem, czy w ogóle można użyć takiego słowa jak imponowanie Dalaj Lamie. Jest zawsze taki sam. To jest niezwykle trudne. Cały czas gramy kogoś. Gramy kogoś w łóżku, w domu, przed dziećmi, przed swoim małżonkiem, przed szefem. I o ile w pewnej sytuacji jakaś forma gry, kurde flaczek, ale się akurat rozumiem. A nie chce mi się, bo tu jest tak fajnie, nie chce mi się wchodzić do domu. Mam nadzieję, że ten monotonny szum doda nam tylko... Czego nam może dodać? Poczucie akceptacji niedogodnych warunków. Ciekawa jestem, z jakiego powodu to jest tam.
Jaki to ma cel, skoro wszystko ma swój cel? Jest tak, że są dwie ważne rzeczy. Pierwsza rzecz, jeżeli rozmawiasz, że spotykasz się z kimś, kto w Matrixie odgrywa jakąś wysoką rolę, masz poczucie, że jest od ciebie, nie wiem, mądrzejszy, bogatszy, że czujesz do niego respekt, że czujesz się przy nim jakaś spięta, nie sobą. Czasami jest to tylko koleżanka, którą nagle wyrwana z kontekstu spotkana na ulicy, czasami kolega, chłopak były na ulicy, wtedy kucasz i idziesz na czworaka za samochodem. Wszyscy to znamy, bo akurat tego dnia wracamy w kosmetyczki, gdzie prosiliśmy o wygniecenie pryszczy, jakby takie były. I wtedy zawsze na ba się spotka, i bardziej się nie chce spotkać, tym bardziej się spotka miłość z podstawówki, nieszczęśliwą. Więc jeżeli sobie uświadomisz, że w tej grze nie ma wygranych, że w tej grze wszyscy są równi, że ty grasz ze sobą, że jesteś zarówno w tej grze zanurzona, jak i jesteś poza, jesteś w tym serwerze również, to zrozumiesz, że krępujesz się siebie samej, krępujesz się człowieka, w którym też mogłaś się zanurzyć, mogłaś w nim być. Jesteś, część twojej jaźni jest. Czyli to jest nauka. Uczysz się tych relacji. Uczysz się nie wstydzić. Jak nawet podczas takiej rozmowy możesz mieć atak paniki, no to co się stanie? No powiedz, co się stanie? No, omdlejesz. Przecież to są... Zobacz ten film. Tam było wszystko się działo. To nie o to chodzi w doświadczaniu, żeby... Nie o to chodzi w doświadczaniu, żeby wszystko szło jak po maśle. To nie wtedy ewoluuje twoja świadomość. Jeżeli rzeczywiście czytasz 44, jeżeli rzeczywiście, to jesteś w stanie skontaktować się ze sobą. Dość! Jeżeli jesteś w stanie skontaktować się ze sobą, to znaczy, że się budzisz. A jeżeli się budzisz, to będziesz się cieszyła z doświadczeń trudniejszych, dziwniejszych, wariackich. Proponuję ci iść na jakąś imprezę, ubrać się zupełnie kontrowersyjnie, mówić rzeczy niepopularne. Zobaczysz, jak to jest. No chyba, że to jest impreza w pracy i mogłoby ci to zepsuć, że tak powiem, no nie wiem, twoją pozycję, gdzie ta praca wymaga, na przykład użyteczność publiczna, no wymaga pewnego i stroju, i sposobu zachowania. Są etykieta. Jest etykieta, prawda? Na dworze u królowej zaraz byś został angielskie, byś została wyproszona, wyniesiono być. Ale jak cię niosą, to wtedy podwiń nogi. No, zrób. Trzeba się bawić w życie. Ucząc bawić, tak jak dzieci. Dziecko dociska do ostatnich. Po prostu nie ma tego lęku przed odmową. Nie ma tego strachu. Dziecko ci mówi od razu otwarcie pewne rzeczy. Potem, jak sama powiedziałaś, w wieku lat 5 dostałaś tej... No bo to ego zostało urożone u dziecka, to urosło do jakichś... Jeżeli się budzisz, skontaktujesz się ze swoją duszą, to zrozumiesz, że nie da się jej nie kochać. Nie da się. Jest tak wzruszająca, tak się stara, tak ci pomaga, tak chce ewoluować, że w jaki sposób ty możesz powiedzieć, ale ty myślisz, że ty siebie nie kochasz, bo ty nie kochasz własnego ego. No ego trzeba po prostu zaakceptować. Jak jest malutkie, no to trzeba go wyszukać, spotkać, powiedzieć ego, no widzę cię, tak jak już mówię zawsze. I to ego też trzeba uciszyć. Jak spotkasz, wszyscy chcą mówić o sobie, wszyscy chcą... powtarzają ciągle ja, przecież to jest to ściąganie uwagi na siebie, to jest właśnie to ego cały czas, żeby wałkować jego temat,
a mówcie źle tylko o mnie, a mówcie w ogóle rzeczy niefajne tylko o mnie. Spróbuj raz po prostu przyjść na przyjęcie i po prostu słuchać. Milcz. Jeżeli się ktoś zapyta, a to wiesz, a to, o co słyszałaś? Nie wiem. Nie tłumacz, dlaczego nie wiesz. Raz będziesz nie wiedzieć, to on się poczuje, on ci wytłumaczy, będziesz wiedziała. Po prostu zapomnij o sobie. Twierdzisz, że się nie kochasz, a cały czas o sobie pamiętasz. Cały czas jest twój dyskomfort. To ty się źle czujesz, to ty jesteś. To ty jesteś taka, taka, siaka, a jednak się nie kochasz. A przestań, że myśleć o tej miłości do siebie. To jest po prostu ciągłe ściąganie uwagi na siebie. Zajmij się innymi ludźmi. Porozmawiaj z innym człowiekiem. Nie musisz się przed nim popisywać. Jak spotkasz bardzo mądrego człowieka, to sobie wyobraź, że on jest albo rozebrany do naga, no to jest trudniejsze, bo można, ale albo wyobraź sobie, że to jest ten sam żebra, to jest ten sam koleś, którego wczoraj na luzie z nim gadałaś, dałaś na 5 zł czy tam ile. To nie ma różnicy. Jak zaczniesz tego drugiego człowieka traktować jak siebie samą, jak zobaczysz siebie w nim i pojmiesz, że po prostu siebie nie okłamujesz, jak nie wiesz, to nie wiesz, jak wiesz, to wiesz. W klubie, no. No milcz, bądź tajemniczą osobą, jeżeli nie masz nic do powiedzenia, ale jeżeli cały czas powiem ci, kiedy ja się wyrwę z tym, kiedy ja powiem, no ale ja nie mogę, bo ja się wstydzę, jak ja to powiem, to oni może nie będą się śmiali, a to jest dowcip, albo coś tam, no to, dziewczyno, no to marnujesz swój czas. To jest po prostu bez sensu. To znaczy, że jeszcze ci bardzo daleko do zrozumienia tego, czym jesteś, po co tutaj jesteś i po co i na czym polega ta ewolucja świadomości. Jak sobie uświadomisz, że no przecież wyobrażasz sobie, że ja bym cię nie kochała, wyobrażasz sobie taką rzecz, że ja cię nie kocham, skoro wiem, że ty jesteś tam, ja jestem tu, że jesteśmy razem, że ty mi zadałaś pytanie, co mnie już wzrusza, no właśnie. Druga rzecz, która musi być spełniona, czyli pierwsza, to zobacz siebie w tym człowieku, zobacz jego, nie wiem, wyobraź go sobie bez spodni, wyobraź sobie go w krępującej sytuacji. Każdy może puścił bąka, nie wiem, no coś sobie wymyśl, rozśmiesz się na temat tego spotkania. Na własnym ślubie można konać ze śmiechu, kiedy jesteś bardzo, bardzo spięta i się wstydzisz. A drugą rzeczą jest, jak tylko spotykasz się z ludźmi, z których się krępujesz, wstydzisz i masz wrażenie, że są znacznie wyżej ponad ciebie i że za chwileczkę będzie cały czas jedna myśl. Kocham cię, kocham cię. Wysyłasz mu wewnętrznie, ale taką prawdę. Jeżeli coś cię wzrusza w tym człowieku, nie wiem, układ rąk, mnie na przykład bardzo ręce cudze wzruszają. Są wzruszające. Nie potrafię się właściwie na nikogo wściec, jak ktoś ma, nie ma rękawiczek. No po prostu na Grześka nie mogę. Widzę te jego ręce i już mam rozczulenie. To samo było z ojcem, to samo z dziećmi mam, ze wszystkimi. Po prostu ręce są takie wzruszające, są takie niewinne. Są takie cudowne. Czy są malutkie z tymi dołeczkami, czy takie stare, pomarszczone, poskręcane, jak coś niosą, no to przecież serce aż się kroi. No więc, co możesz zrobić właśnie? Druga rzecz to jest to, cały czas wypuszczaj miłość. Wyobraź sobie, że idziesz do telewizora i masz tam zrobić wywiad. Z tobą robią wywiad. A ty jesteś bardzo nieśmiały, masz fobię społeczną, wstydzisz się przed tobą siedzi Nina Terentiew, obok siedzi, no nie wiem, to jest hipotetyczna sytuacja. Ja nie wiem, czy ona w ogóle prowadzi wywiady, bo nie mam telewizora, ale wiem, że kiedyś ją na pewno w tej roli widziałam. Nie wiem, tu siedzi albo jakiś piękny piosenkarz, nie wiem, szpak, albo ktoś. I masz rozmawiać z nim. Przekazuj tą miłość. Uśmiechaj się z miłością. Niech to z ciebie emanuje.
jeżeli ty widzisz w tym drugim człowieku siebie, im bardziej jesteś wyewoluowana, im jesteś na wyższym poziomie, im wyżej wibrujesz, tym łatwiej ci to przyjdzie. Jeśli ci to nie przychodzi łatwo, jeśli nie widzisz w drugim człowieku siebie, jeśli nie kochasz siebie, jeśli nie potrafisz się dzielić tą miłością, to po prostu nie wibrujesz wysoko. Wibrujesz ciągle nisko, ciągle spłaszczasz wszystko. Po co to robisz? Czyli bardzo dwie proste metody, to są moje metody. Moje, ja to stosuję i to naprawdę działa. Jestem tak samo osobą nieśmiałą. I po prostu zawsze stosuję tą metodę. To mi bardzo pomaga. Czyli pierwsza rzecz. Widzę tą drugą osobę jako, widzę w nim element ludzki. Widzę, jakby wyglądał w łachmanach. I mogę sobie wyobrazić, jakby wyglądał, nie wiem, jak robi pupę. Cokolwiek, coś abstrakcyjnego, śmiesznego. I od razu łatwiej mi się gada, a po drugie akceptuję, godzę się na to, że się mogę skompromitować. No i kij z tym. Rozumiesz? Kij z tym. No i co z tego, że się skompromitujesz? Tak ci mówię, no może w warunkach, no nie wiem, jest to jakiś wyjazd integracyjny z pracy, no tu jest szef, no wtedy warto się nie upić, warto kontrolować sytuację, ale wystarczy patrzeć na szefa, uśmiechać się i przytakiwać. Naprawdę. Dzisiaj szefowie, czy zawsze szefowie są z tej samej linii. Uwielbiają, kiedy się jest na tak. Po prostu bądź na tak. I druga opcja, wysyłaj tym ludziom miłość. Bo to jest tak, rozumiesz? Ciach, ciach, bumerang. No po prostu miłość natychmiast wraca. Natychmiast. Nie da się. No wyobraź sobie, że chcą cię zniszczyć. Chcą cię zniszczyć, bo mówiłeś niepopularne rzeczy. Ty przychodzisz, a oni cię zdają tylko z pracy i ty przychodzisz i wysyłasz im miłość. Myślisz, że ktoś cię zniszczy? Że będzie w ogóle miał taką ochotę? Coś takiego w ogóle nie wchodzi w grę. No, to by było na tyle. Czekam na gości. Przygotowania trwają. Cieszę się, że wpadłaś.